Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irończyk w Polsce. Dzisiaj jestem z wami, żeby świętować urodziny Zbigniewa Herberta, polskiego pisarza i poety, który w moim życiu zaczął odgrywać ogromną rolę od niedawna. Bardzo go lubię, to znaczy niedawno, od roku prawie. Bardzo go lubię, jego sposób myślenia, jego twórczości, jego cała filozofia życiowa. No i bardzo się utożsamiam też z jego życiorysem i z nim samym. Generalnie to jest taki pisarz, który tak naprawdę zaczął pisać wiersze od bardzo młodego wieku, ale tuż po krótkim czasie został zmuszony, żeby opuścić swoje miasto, którym był Lwów. Po czym przejechał do Polski, cały czas, to znaczy Lwów wtedy też było Polską oczywiście, ale jakby za każdym razem jak jeździł gdzieś i starał się odnaleźć w tamtym mieście i doskonale mu się udało, był osobą, która była otwarta, jakby z otwartością podchodziła do wielu tematów życia i dla mnie takie rzeczy są ogromną wartością i jak tylko go czytam, jego twórczości, tym bardziej czuję się, że kurde, to byłby mój człowiek. Gdyby on żył, naprawdę chciałbym go spotkać, ale niestety jak miałem 2 lata, Zbigniew Herbert zmarł w 98 roku, tak, 3 lata miałem. W każdym razie 29 października to jego urodziny. On urodził się w 28 roku, chyba, tak. No i jego twórczości są bardzo ciekawe generalnie. On opisywał swoje przemyślenia, kiedy podróżował na przykład po Grecji, po Włoszech, po Italii, po Francji i także po Holandii też, to znaczy opowiadał o malarstwach holenderskich artystów, który też bardzo, bardzo ciekawy sposób to opowiada. Dzisiaj, żeby przypominać go, żeby jego dusza była z nami, żeby nie wiem, generalnie od czasu do czasu jak myślę nad życiem, zastanawiam się, jakby ku czemu zamierzamy tak naprawdę. I potem, jak dochodzę do takich wartościowych ludzi, myślę o tym, że no właśnie to oni wygrali. No on wygrał, że zostawił tyle wartościowych rzeczy za sobą, które są tak naprawdę powodem do szukania młodzieży, tak, którą ja jestem, więc znalazłem kilka ciekawych wierszy dzisiaj, które chciałam dla was przeczytać, cytować, oby jego dusza też była z nami dzisiaj tutaj. No i miałam się napić wina, ale okazało się, że nie mam żadnego wina w domu, więc zrobiłem drineczek z gina, no ale myślę, że to na to samo wychodzi. Żeby jego dusza była dzisiaj z nami. I żeby jego dusza była szczęśliwa przede wszystkim, bo zdecydowanie Herbert wykonała ogromną, ogromną robotę. Nie tylko w literaturze, ale także w życiu. W tym życiu, w którym wszyscy my uczestniczymy. Pozdrówka. Super. Dzień to najlepsza rzecz na świecie. Dobre wino też dobre jest. Dobra. Zacznę wam przeczytać te moje ulubione. To znaczy te, które kilka znalazłam, które bardzo uchwyciły moją uwagę. Zacznijmy od... O! 3 studia na temat realizmu.
Ci, którzy malują małe lusterka jezior, obłoki i łabędzie sene przez strumieniu, ci, którzy jak nikt potrafią oddać słodycz snu, nagie ramię pod głową otwarte liść i niebo, a jeśli już odważą się opowiedzieć morze, łatwo mieszczą to słowo w ustach o brzegach różowych. Oni noszą nas w małych koszykach z wikliny i składają na piersi, z której piliśmy ongi. Nie krzyczymy na nich, że świat ich bez burzy. Zwiędnie jak kwiat zerwany o zachodzie słońca. Ich mała, krągła, ciepła rzeczywistość, jak policzek pasterza, kiedy gra na flecie. Oni myśleli, że znajdziemy szczęście w zaciśnym sercu krajobrazu stęczą. Ci, którzy malują wnętrza golarni, niechlujne staruszki osły i warzywa, sene pijackie brutalnych żołdaków. Wszystko to ciężkim i brązowym ugrem. A promień światła, które się przedziera między belkami okopconej izby, na stół upada, na nim porzucony. Soczyste żółcie, omglone błękity. Promień jest na to, aby na nim ostrzyć surowy pędzel zgarbionego mistrza, więc przenikają wnętrza czynszowych kamienic i zaglądają w serce jak w mieszek srebrników i tylko widzą ślepca, który liczy perły, dziewczynę pohańbioną bitych oszukanych, ciemny płacz nisko i sznury na strychu. O jasną wodę potopów, uprasza pędzel. Na koniec oni, autorzy płoczyn podzielonych na prawą stronę i lewą stronę, którzy znają tylko dwa kolory, kolor tak i kolor nie, wynalazce prostych symbolów, otwartych dłoni, zaciśniętych pieści, śpiewu i płaczu, ptaków i pocisków, uśmiechów i szczerzenia zębów, którzy mówią, potem, kiedy zamieszkamy w owocach, będziemy używali subtelnego koloru morze i pod pewnym warunkiem o perłowym połysku, ale teraz ćwiczymy dwa chóry i na pustą scenę pod oślepiające światło rzucamy ciebie. Z okrzykiem, wybieraj póki czas. Wybieraj na to, na co czekasz. Wybieraj. I aby ci pomóc, nieznacznie popychamy języczek wagi. Wow, myślę, że sam to już za siebie mówi. Jakby nie muszę niczego wyjaśnić. I to jest właśnie jakby ten fakt, że te wiersze docierają tak naprawdę do serca od razu. To jest piękne. Pierwszy i następny wiersz. To też jest pięciu, co jest. Picie sam w domu z kamerą. To jest dziwne. Dobra. Pięciu. Wyprowadzają ich rano na kamienne podwórze i ustawiają pod ścianą pięciu mężczyzn. Dwóch bardzo młodych, pozostali w szyle wieku. Nic więcej nie da się o nich powiedzieć. Kiedy Pluton podnosi broń do oka, wszystko nagle staje w jaskrawnym świetle oczywistości. Żółty mur, zimny błękit, czarny drut na murze. Zamiast horyzontu jest to moment buntu pięciu zmysłów, które radę by uciec, jak szczury stonącego okrętu.
Zanim kula dojdzie do miejsca przeznaczenia, oko zauważy nadlatujący pocisk. Słuch utrwali stalowy szelest. Nozdrza napełnią się ostrym dymem. Musznie podniebienie płatek krwi, a dotyk skurczy się i rozluźni. Teraz już leżą na ziemi, cieniem nakryci po oczy. Pluton odchodzi, ich guziki, ziemienie i stalowe hełmy są bardziej żywe od tych leżących pod murem. Nie dowiedziałem się dzisiaj, wiem o tym nie od wczoraj, więc dlaczego pisałem nieważne wiersze o kwiatach? O czym mówiło pięciu w nocy przed egzekucją? O snach proroczych, o przygodzie w burdelu, o częściach samochodu, o morskiej podróży, o tym, że jak miał piki, nie trzeba było zaczynać, o tym, że wódka najlepsza, po winie boli głowa, o dziewczynach, owocach, o życiu. A zatem można używać w poezji imion greckich pasterzy. Można kusić się u utrwaleniu barwy porannego nieba, pisać o miłości, a także jeszcze raz ze śmiertelną powagą ofiarować zdradzonemu światu róże. Wow. Jeśli się dziwicie, że dlaczego czytam tylko tę stronę, bo to jest dlatego, że no, kupiłem taką książkę, która ma angielskie tłumaczenie po prawej stronie, po prawych stronach, po prawej stronie. No i jak czegoś nie zrozumiałem czy coś, to ewentualnie podglądam znaczenie. Dobra, łyka jeszcze. Między wierszami łyka zawsze. Uwielbiam właśnie ten spokój, który jest teraz. Najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma. Nie służy do noszenia wody, ani do przechowania poprochów bohatera. Nie tuliła go Antygona. Nie utopił się w nim szczur. Nie posiada otworu. Cały jest otwarte, widziane. Ze wszystkich stron, to znaczy zaledwie przeczute. Włosy wszystkich jego linii łączą się w jednym strumień światła. Ani oślepienie, ani śmierć. Nie wydrze przedmiotu, którego nie ma. Zaznacz miejsce, gdzie stał przedmiot, którego nie ma. Czarnym kwadratem będzie to prosty tren o pięknym, nieobecnym, męski żal, zamknięty w czworobok. Teraz cała przestrzeń wzbiera jak ocean, huragan bije w czarny żagiel. Skrzydło zamieci krąży nad czarnym kwadratem i tonie wyspa pod słonym przyborem. Masz teraz pustą przestrzeń, najpiękniejszą od przedmiotu. Nie, piękniejszą od przedmiotu, przepraszam. Piękniejszą od miejsca po nim. Jest to przedświat. Biały raj. Wszystkich możliwości. Biały raj wszystkich możliwości. Możesz tam wyjść, krzyknąć, pion, poziom. Uderzy w nagi horyzont, prostopadły piorun. Możemy na tym poprzestać.
i tak już stworzyłeś świat. Słuchaj rad wewnętrznego oka. Nie ulegaj szeptom, pomrukom, mlaskaniu. To niestworzony świat tłoczy się przed bramami obrazu. Aniołowie oferują różową watę obłoków. Drzewa wtykają wszędzie niechlujne zielone włosy. Królowie zachwalają purpurę i każą trębaczom wyzłacać. Nawet wieloryb prosi o portret. Słuchaj rad wewnętrznego oka. Nie wpuszczaj nikogo. Wyjmij z cienia przedmiotu, którego nie ma, z polarnej przestrzeni, z surowych marzeń wewnętrznego oka. Krzesło, piękne i bezużyteczne, jak katedra w puszczy. Połóż na krześle zmiętą serwetę. Dodaj do idei porządku, ideę przygody. Niech będzie wyzwaniem wiary w obliczu pionu zmagającego się horyzontem. Niech będzie cichsze od aniołów, dumniejsze od kolorów, prawdziwsze niż wieloryb. Niech ma oblicze rzeczy ostatecznych. Prosimy wypowiedz o krzesło. Dno wewnętrznego oka, tęczówkę konieczności, źrenice śmierci, pupil of death, pupil of death. No genialne, super, jestem właśnie na niebach teraz. Właśnie nie z tego powodu, bo nie zrobiłem zbyt mocnego, z tego powodu jestem na niebach. Żeby nie było, gigrancik się ten. Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym. Równy samemu sobie. Pilnujący swoich granic. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, które niczego nie przypomina. Niczego nie płoszy. Nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym. Bardzo jasne. No panie. O, to jest piękne. To jest piękne. Kamyk też był piękny. O, to jest naprawdę... Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. Wszystkie próby oddalenia tak zwanego kielicha goryczy przez refleksję, opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów. Głęboki oddech. Religię. Zawiodły. Należy zgodzić się, pochylić łagodnie głowy, nie załamywać rąk, posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie. Jak protezą. Bez fałszywego wstydu, ale także bez pychy. Nie wywijać kikutem nad głowami innych. Nie stukać białą laską w okna sytych. Pić wyciąg gorzkich żół, ale nie do dna. Zostawić przezornie parę łyków na przeszłość. Przejąć. Ale równocześnie wyodrębić w sobie
jeśli to jest możliwe. Stworzyć z materii cierpienia rzecz albo osobę. Gracz z nim. Oczywiście, gracz. Bawić się z nim bardzo ostrożnie, jak z chorym dzieckiem, wymuszając w końcu głupimi, głupimi sztuczkami. Nikły. Uśmiech. To też jest bardzo, bardzo ładne. Trzymajmy się tradycji, tradycjami. Pan Kogito szuka rady. Tyle książek, słowników, opasłe encyklopedie, ale nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, księżyc, gwiazdę. Zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechę, wiedzę. Wędruję tedy nocą po drogach ojców i oto miasteczko Bracław, wśród czarnych słoneczników. To miejsce, które opuszczyliśmy, to miejsce, które krzyczy. Jest szabas. Jak zawsze w szabas ukazuje się nowe niebo. Szukam cię, rabi. Nie ma go tutaj, mówią hasydzi. Jest w świecie Szeolu. Miał piękną śmierć, mówią hasydzi. Bardzo piękną. Tak jakby przeszedł z jednego kąta do drugiego kąta. Cały czarny. W ręku miał torę płonącą. Szukam cię, rabi, za którym firmamentem ukryłeś mądre ucho. Boli mnie serce, rabi. Mam kłopoty. Może by mi poradził rabin Nachman, ale jak mam go znaleźć wśród tylu popiołów? Koniec. A myślałem, że z jakichś powodów myślałem, że to jest jeszcze dłużej. Ale no, jak mam go znaleźć wśród tylu popiołów? I to dedykuję ten kawałek mojemu dziadku świętej pamięci, którego straciłem w tym tygodniu. Człowiek poezji, akurat przy tym przesłaniu pana Kogito. Wspominam też dziadka. Dziadek świętej pamięci przeżył 98 lat, przyzwoitych lat. I bardzo, bardzo mądry człowiek, bardzo poetyczny człowiek. Na pytania, które mu zadawaliśmy, odpowiadał poezją, wierszami, czy swoich, czy innych, które miał już jakby na pamięć. Kochał tę grę, która, nie wiem, czy w Polsce też gramy w to, ale w Iranie w to się gra. Które jakby mówi się jeden wiersz, a ta litera, którą się kończy twój wiersz, jakby następna osoba musi zacząć tą literą inny wiersz. Więc i dziadek uwielbiał grać w to i z moją mamą potrafili grać godzinami i tylko mówić. Moja mama też jest bardzo poetyczna i chciałbym dedykować ten wiersz mojemu dziadkowi. No, nie wiem, co mogłem. O, jeszcze mogłem o nim powiedzieć. To był tak fantastyczny człowiek. Mówił, że był muzułmaninem przed rewolucją islamską, a po rewolucji islamskiej powiedział jakby rodzinie, bo moja mama też wtedy miała 9 lat,
czasie rewolucji, powiedziała im, że... I moja mama jest najmłodsza. Powiedziała im, że jeśli rewolucja islamska i ci imamowie, Khomeini i tak dalej, mają wmawiać nam islam, to co pokazują za islam, ja już nie jestem muzułmaninem. I od tamtego czasu zakazał dziadek właśnie, mój kochany dziadek, zakazał w domu się modlić i nikt jakby z tamtej rodziny, z rodziny mojej mamy, nikt od tamtego czasu, od początku rewolucji islamskiej nie miał pozwolenia w ogóle uznać, że jest muzułmaninem. Od tamtego czasu, właśnie od czasu rewolucji islamskiej. Przed tym on się modlił i w ogóle był takim praktykującym muzułmaninem, ale po rewolucji islamskiej powiedział, że nie, nigdy. To jest niesamowite. Dobra, przeczytam wam, to był kawałek, coś musiałam powiedzieć o dziadku, bo trochę też na sercu mi zostało od tamtego czasu. Od tamtego czasu. No, zmarł w poniedziałek i trochę to zajęło mi, żeby to przejść przez to. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowane wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny, niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja szostra pogarda. Dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudy. A kurnik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy. Przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Mój dziadek nie miał dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazenską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Stań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przejęty do grona zimnych czaszek. Do grona twoich przodków. Gilgamesza, Hektora, Rolanda. Obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Ich dusza dziadka też będzie szczęśliwa.
Kończymy tym wierszem. Już 30 minut gadam do was. Bez przerwy, bo nie planuję tego też edytować. Bo to jest tak od serca, że w ogóle nie chcę tam wprowadzić żadnej manipulacji. Pan Kogito o cnocie. O cnocie. Nic dziwnego, że nie jest oblubieńcą. Nic dziwnego, że nie jest oblubieńcą. Co? Oblubienicą. Nic dziwnego, że nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta płaczliwa stara panna w okropnym kapeluszu armii zbawienia. Napomina, wyciąga z lamusa portret Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa, a wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Prawie ją można pochować w srebrnej szkatułce niewinnych pamiątek. Jest coraz mniejsza, jak włos w gardle, jak brzęczenie w uchu. Mój Boże, żeby ona była trochę młodsza, trochę ładniejsza, szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach, w takt modnej muzyki. Może wówczas pokochaliby ją prawdziwi mężczyźni, generałowie, atleci, władzy, dyspoci, żeby zadbała o siebie, wyglądała po ludzku, jak Liz Taylor albo bogini zwycięstwa, albo od niej wionie zapach naftaliny. Sznuruje usta, powtarza wielkie nie, nieznośna w swoim uporze, śmieszna jak strach na wróble, jak sen anarchisty, jak żywoty świętych. Tak skończył się. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę wam przeczytać Herberta. No to jest kochany człowiek. Po prostu byłby moim żemalem, gdybyśmy byli z tego samego czasu, chociaż gdybym miał się urodzić w Iranie, a on w Lwowie, gdybyśmy nawet byli w tym samym czasie, to wątpię, żebym chciał wyemigrować z Iranu do Lwowa wtedy, do Europy. Czasy i potrzeby każdego czasu są inne. Ważne jest to, żebyśmy podchodzili do życia z otwartością i żebyśmy przebadali każdego i każdą sytuację i przebadali tak, wiecie o co mi chodzi w swoich myślach i potem uderzyli do kogoś, jeśli coś nam nie pasuje, albo pasuje, albo co byśmy chcieli naprawić, poprawić. Dobra, za bardzo jestem teraz w świecie poezji. Mogę powiedzieć coś, co jakby jest nawiązane z innymi sprawami. A ja używam tych słów. Dziękuję, że byliście i mam nadzieję, że Herbert też dzisiaj był z nami tutaj w moim pokoiku, na moim pięknym dywanie. O, mogę pokazać też pod koniec mojego dywana, bo uwielbiam siedzieć na dywanie, teraz siedzę na dywanie. To jest mój dywan w tym kącie mojego mieszkanka. Co uwielbiam? Uwielbiam to miejsce, to jest moje mieszkanie w Wawie. No co, dziękuję, że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się i pa.
Pa Herbert. Też do nieba, do niego. Pa.